Cześć Mili. Pamiętacie, 2 tygodnie zawiadamiałem, że będziemy zbierać śmieci. Ilu przyszło? No zgadnijcie. Ale tak, tak, będziemy. O tak, w milionach, nas, jak w Radiu Maryja. Zaraz wam pokażę zdjęcia. W ciągu równo 3 godzin, ile nazbieraliśmy. Bez napinania się. I teraz tak, tyle co śmieci znaleźliśmy, to trzeba ponowić to zbieranie na wiosnę. Zapraszam przynajmniej 20 osób. Dlatego, że jest tam śmieci przynajmniej na 100-150 worków. Od Stefana do kolektora. 300 metrów. A służby podobno sprzątają. No tak sprzątają, że ja dzisiaj 200 worków spokojnie mógłbym uzbierać. Znaczy, mógłbym. Z ekipą. A że było nas 4, uzbieraliśmy to, co macie na fotce, na fotkach, przez 3 godziny. Kupę osób miało przyjść i tak. Jeden dzwoni dzisiaj, jeden nieprzytomny, drugi nieprzytomny po sobocie. Trzeci nie odbiera, piąty ten, kilkunastu nie przyszło. Po kiego grzyba mówicie, że przyjdziecie, jak macie to w dupie, albo jesteście nietomni? To nie pić, kurwa, wasza mać. Ważniejsze jest pijaństwo czy śmiecie? Widocznie pijaństwo dla niektórych. 15 stopni, 17 listopad. Kupę wędkarzy się pojawiło nad wodą. Oczywiście 100% znam. Woreczek, jeden mówi tak: ale ja cały tydzień pracuję. Ja mówię: nie, no ja nie pracuję. Mówię: no ja nie pracuję. Następny woreczek. Wszystko 2 lewe ręce. Tylko do żarcia, picia i pierdolenia głupot na Facebookach i innych tam portalach. Ale żeby coś dobrego, to 4. 4 tylko ludzi było. Powiem wam tak. Spójrzcie na 260 milionów na rok. Polski Związek Wędkarski przyjmuje od nas wędkarzy, plus jeszcze od Unii Europejskiej i grom wie jeszcze od czego. Spójrzcie na ich stronę Okręgu Mazowieckiego i Okręgu, znaczy ogólną stronę PZW. Zobaczcie, tam jest codziennie są spotkania. Codziennie debaty, jakieś tam, słuchajcie, konkursy, rozmowy. No nie, w ogóle, cajajaj, oni są. I co z tego? Powiem wam, że tych 4, nie chwaląc się, wśród tych 4 jestem ja i 3 Konrad. Jeden prosił, żeby nie mówić o nim w ogóle, bo jest ze służb. I jeszcze Grzesiek. We 4 dzisiaj byliśmy, więcej zrobiliśmy w ciągu tych 3 godzin niż te całe PZW przez rok. Uwierzcie mi, taka jest moja waga. A gdybyście mnie dali te 260 milionów, to uwierzcie mi, że co? No to macie miliard! Miliard za 4 lata. W ciągu 4 lat będzie o miliard złotych, to uwierzcie mi, nawet Marsjanie przyjeżdżali, przylatywaliby do nas na ryby. Ja nie mówię o Szwedach, o Indianach, o Chińczykach czy Eskimosach, bo oni to by tu już zamieszkali, ale Marsjanie, Wenusjanie i nawet z odległych galaktyk przylatywaliby do nas na ryby. A PZW, mimo że bierze co rok 260 milionów, w tym roku więcej, bo składka poszła bardzo, bardzo grubo, ryb jest coraz mniej. Mili, ale wiecie, na czym to polega? No tak, ale my mamy tyle ważnych spraw. No ale oni powiedzą jeszcze: no my to przecież czyścimy, proszę. Jak czyszczą, nie? Weź się tam od młynarza. Już worki tego. No i jak czyścicie? No tak czyścicie,
że czyścicie raz do roku, czy może dwa razy do roku, a powinniście czyścić co tydzień. Co tydzień ekipę wyznaczać. Ile mamy członków w Białołęce? Ponad 1000. To nie można co tydzień 10 członków wysłać? 52 tygodnie mamy. To nawet dwa razy w tygodniu. Ale a ten ma ciotę, a ten ma wąsy, a ten nie ma wąsów, rozumiecie? A ten ma babcię chorą, która ma 14 lat. Takie pierdolą głupoty, rozumiecie? Takie komunistyczne głupoty. Nie robię! To delikatnie powiedziane. Nie robię. Ale teraz wyobraźcie sobie takich członów z PZW, czy takich członów, którzy mogli przyjść, a nie przyszli. I mówię, panowie, metrowy szczupak to jest tak co godzina, a co 3 godziny 1,5-metrowy szczupak. Albo sumy po 50 kilo, a tak raz na dzień 100 kilo. No kurwa, przyjechaliby nawet, przylecieliby z zagranicy, imigranci polscy nawet. Tak by było. Powiem wam tak, już tak szczerze, bez ironii, nawet gdybym powiedział, że półkilowe okonie u Stefana są, to by się rzucili jak te sępy w Indiach, w kolonii Churchilla, gdzie żywcem zjadały. Tak, tego nie wiecie, bo co wy w większości wiecie? Zjadały jeszcze żywcem albo zwłoki ludzi, którzy nie mieli już siły wstać jeszcze. Od oka się zaczyna, bo jest najsmaczniejsze oko. A mówią, Churchill, nasz kumpel, taki sam bandziur jak Stalin, jak Lenin, jak Hitler czy Bandera. Wy myślicie, że tylko Rosjanie gwałcili? Francuzi gwałcili? Amerykanie wchodząc do Polski też gwałcili? Oczywiście, nie była to taka skala jak wśród banderowców i wśród NKWD-zistów, z swołoczy bolszewickie. Ale tak też było. Już teraz zbieram ekipę na kolejne sprzątanie, na wiosnę, dopóki jeszcze trawa nie wyjdzie, żebyśmy dojechali na 200 worów. I teraz łącząc to hasło wiosna, zima nasza, zima wasza, wiosna nasza, proponuję również, żebyśmy na wiosnę zrobili masowy strajk i bunt przeciwko Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, do którego również należymy. To, że należymy do tego związku, nie oznacza, jak jeden dziadek, bardzo go lubię i cenię, ale głupio powiedział, że nie powinniśmy się buntować. Nie będę tłumaczył drugi raz tego, co tłumaczyłem już wcześniej. Że to, że żyję w Polsce, nie oznacza, że podoba mi się rząd, czyli nie rząd. Proponuję już dzisiaj, a szczególnie zwracam się do Satiego i Mormycha, żebyśmy już dzisiaj organizowali sztab i ekipy i jedziemy w tysiącach. A jak przyjdzie 500, też będzie dobrze. Spotkajmy się, pogadajmy, ustalmy. Sati, masz tam wejścia z Mormychem do Sejmu i zróbmy prawdziwy, wreszcie, mocny protest. Dajmy na to pół roku, 3-4 miesiące i pojedziemy z grubej rury i taki śmieć, który wezwie na nas milicję, to jak tylko spróbuje, od razu go na taczkę i go wywozimy. W ciągu kilkunastu minut powinna zjawić się policja w kajdanki zakuć całość, cały zarząd.
i wybranych okręgów w Polsce, w kajdanki, do ciężkiego dołka na 70 kilka godzin, a potem do robót, do bardzo ciężkich robót. Wyobraźcie sobie tych spuchlaków, takie brzuchy mają, takie kurwa brzuchy mają, takie ryje, gdzie wita ich hasło: prawda czyni wolnym. I musieliby mówić, jak było, jak jest. Tylko ciężka praca, bez krzyku, bez bicia, bez zimna, głodu. Ale ciężka 18-godzinna praca. Ciężka. Oni nie wiedzą, co to jest praca, bo nigdy nie pracowali. Bo to są ludzie, tak jak pani Anita Gargas pokazywała, to, co macie obecnie. Czarzaści i reszta z powrotem dorwała się. Po 80 latach po wojnie, gdzie komuniści 1 września weszli do Polski i 17 dni później kolejni komuniści weszli do Polski i do tej pory mamy komunizm. Kto tego nie rozumie, jest człowiekiem, który nie ma pojęcia o niczym. Cały czas w Polsce rządzi komuna, tylko inaczej opakowana. No i teraz słuchajcie, quiz w trakcie projekcji. Mam pytanie, ponieważ nasza maskotka jest z nami zawsze i wszędzie i mam takie pytanie, jakie imię nadamy tej maskotce? Do wyboru mamy 4 imiona. Zbigniew, Tomasz, Sebastian i Mateusz. Proszę, głosujcie. Jakie imię ma dostać nasza meluzynka? I w zależności od waszych głosów, nasza meluzynka takie imię i miano otrzyma. Powtarzam. Zbigniew, Tomasz, Sebastian, Mateusz. A misiaki, powiem wam, że opanowałem już muzykę. Muzykę na keyboardzie. Ale słuchajcie, chciałem już nagrać film. Mogę zdradzić rąbeczka tajemniczki, że będzie to o kusolach. I teraz wyobraźcie sobie, jadę jak pan Chopin, no prawie, i nagle zaczynam śpiewać i nic nie jadę. Bo skupiony byłem wyłącznie na klawiszach i członkach, 10 członków, widzicie 10 członków. I nagle jak wdrożyłem głos, to skupiam się również na głosie i na członkach. I wtedy jest pół na pół albo część na część. I niestety nie wychodzi to tak, jak powinno wyjść. Czyli teraz muszę poświęcić znowu kilka dni na granie palcami plus śpiew. Rozumiecie, o co chodzi. Zatem przepraszam za opóźnienie, ale powiem wam, że muchówki, o, może nawet w tym będą, w obiektywie. Podniosły się, które już dawno spały. Super. A wiecie co, chamy, co głupki mówią? Komary. To nie są komary. To są muchówki. Rąbek tajemnicy został wyjawiony, że piosenka będzie o kłusownikach, a może nawet chcecie drugi rąbek? Dwa rąbki? Dobra. Zatem może zacytuję śpiewając kawałek piosenki, czyli to będzie takie przedpremiera! Ha, 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 ha. Płynie, Wisła płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Patrzy na kusoli i na inne świnie. Patrzy na kusoli
i na inne świnie! Mili, dwa rąbki, dwa rąbki. Ujawniłem dzisiaj, zatem zapraszam na premierę za tydzień, tudzież dwa. Ale będzie grubo. Żegnam was z podwójnym salutem rzymskim. Podwójny rzymski salut. Do widzenia.